Rozpoczynamy sezon NBA. Po jednym z najgorętszych off-season w historii ligi zobaczmy, jak prezentuje się nowy skład Houston Rockets. Chris Paul przeszedł w końcu z Los Angeles Clippers. Zobaczmy, jak wygląda jego współpraca z Jamesem Hardenem. Golden State uskrzydleni ceremonią otrzymania pierścieni mistrzowskich wzięli się do roboty od samego początku. Klay Thompson za 3. Mamy 10 punktów przewagi i Draymond Green podanie przez całe boisko do Kevina Duranta, ale 3 punkty to więcej niż 2. Kevin odnalazł Klaya Thompsona. Kolejna trójka z narożnika, mamy 13 punktów przewagi. Hala płonie, fani Warriors już świętują zwycięstwo, ale to jest dopiero początek pierwszej kwarty. Eric Gordon, izolacja z debiutantem, z Jordanem Bellem i mija go bez problemu efektowny wsad. Eric Gordon rzucił w tym meczu 24 punkty i o dziwo, ani jeden z tych punktów nie został zdobyty przez rzut za 3, a przecież z tego właśnie jest znany. Jesteśmy w drugiej kwarcie, widzimy na boisku Nika Younga, nowy nabytek Golden State i Kevin Durant. Trójka bez zastanowienia, bez ustawienia żadnej akcji, 54-45. Draymond Green, piekielnie uniwersalny zawodnik, odnajduje Nika Younga, który miał naprawdę świetny debiut w barwach Warriors. Wchodząc z ławki zdobył najwięcej punktów z całej drużyny, 23, i trafił 6 na 7 rzutów za 3 punkty. Przechodzimy do drugiej połowy, Golden State prowadzą 10 i Stephen tańczy między obrońcami, wejście pod kosz. Draymond Green, rozgrywający, odnajduje Stephena, mamy odskok i rzut za 3, Papuccino w twarz Chrisa Paula. Bardzo dobra obrona Kevina Duranta, Ryan Anderson nie oddał rzutu w tempo i kontratak, Kevin Durant na kontakcie, mamy faul, będzie and one, 90-77. Durant w tym meczu miał bardzo uniwersalne zawody, 20 punktów, 7 asyst, 5 zbiórek, 4 bloki, a w międzyczasie zobaczcie efektowny alley-oop Draymond Green do Jordana Bella. To są bardzo podobni zawodnicy, ciekawe czy Jordan Bell w przyszłości może stać się właśnie takim drugim Draymondem. Draymond kuleje poza boisko, zatrzymujemy czas, zobaczmy na powtórce co to było. Podczas wbiegania przekręciło mu się lewe kolano, nie wyglądało to zbyt poważnie, miejmy nadzieję, że ominie się bez dłuższego pauzowania tego zawodnika. Jak już pewnie wiecie, Chris Paul nie tylko jest świetnym rozgrywającym, ale też świetnym aktorem. Ten flop był koszmarny, nawet David West był zaskoczony, co tu się właściwie wydarzyło. W międzyczasie wbiegł w sędziego, którego trzeba było znieść z boiska. Sędzia się skontuzjował w trakcie meczu NBA. Eric Gordon, agresywne wejście pod kosz. Nick Young, musisz się bardziej postarać w tej obronie. Trójeczki to nie wszystko w koszykówce. Powiedzcie mi, jak to jest, kiedy Golden State pewnie prowadzą mecze i potem dzieje się coś takiego. Szybka kontra, Clint Capela wsad i mamy tylko 4 punkty przewagi. Eric Gordon prawie traci piłkę, udało się to odratować. Ryan Anderson i Trevor Ariza za 3 punkty, 119-118, 2 minuty przed zakończeniem meczu. 122-121, Houston prowadzą, jak to się stało. Steph rzuca, ale nie trafia, mimo wszystko Sean Livingston udało mu się tę piłkę wywalczyć i Kevin Durant odnajduje ją, pyk, wpada, Kevin Durant rzuca buzzer beater, ale to nie był buzzer beater, Kevin Durant oddał rzut po czasie. Houston wygrywają 122-121 w meczu otwarcia. Jeśli chcecie oglądać skróty meczów NBA po polsku bądź inne materiały o koszykówce, zachęcam do subskrypcji oraz do zalajkowania tego materiału. Ja jestem Keep The Beat, to jest kanał o koszykówce. Cześć!